Liczymy na to, że będzie to udany piłkarski wieczór. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na dzisiejszy mecz grupowy. Bayern Monachium przez lata dominował w niemieckiej piłce, no ale ta hegemonia została złamana ostatnio przez Borussię Dortmund, z tym, że wrócił na tron nie tylko w Niemczech. Tak, 23 tytuły mistrza Niemiec, ten ostatni z 2013 roku i wielki rewanż na Borussii Dortmund w finale Champions League. Piąty tytuł najlepszej drużyny w Europie. Myślę, że to zwycięstwo w Lidze Mistrzów było dla nich wyjątkowo słodkie. Rozpoczynamy. Pierwsza połowa zaczyna Bayern. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Gol! Pokonał bramkarza. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Pierwszy gol w trzeciej minucie. Blisko pole karne, może strzelać. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Mario Götze. Nie daje, wybiega na pozycję. Ma szansę! Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Podniesiona chorągiewka, spalony. Dobre przejęcie, brawo! Pereira. Filip Lam teraz. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Lizion.
Bayern Monachium od linii bocznej. A teraz przy piłce Robben. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. A teraz przy piłce Schweinsteiger. Alaba. Eliseu. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Lewandowski. Eliseu. No i Lam. Filip Lam. Lubi takie wycieczki w górę boiska. Potrafi także ciężko... Czy to wykorzysta? Strzela! Piłka w siatce! Spójrzmy na tego gola z innego kąta. No i Lam. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Nie czekali, już zaczęli. Alaba. Ładnie po skrzydle. Dobrze pomyślane, ale nic z tego nie wyszło. I głową skierował piłkę do partnera. Jonas. No przejął, ale nie opanował piłki. No i strata piłki. Szaleńczy atakuje obrońca. Salvio. Jonas. Ale zły na sędziego, nie ma jednak racji, był spalony. No żałuję, bo miał sytuację na strzelenie bramki. No i Lam. I Schweinsteiger. Świetne pod... Broni! Piłka wychodzi w pole. No i znowu broni, ale teraz wyłapuje piłkę. Sędzia kończy pierwszą połowę 2-0.
No i zaczęło się drugie 45 minut. Jonas. Robin. Brawo, zdecydowanie, świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. No i Lam. Schweinsteiger. Ograł go teraz. Czy to wykorzysta? No, strzela! Piękny gol! Patrzę na powtórkę bramki i chylę czoła przed dzisiejszą grą Bayernu Monachium. Grają fantastycznie. Znowu zwiększyli przewagę. Spójrzmy na to z innego kąta. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Ładne wejście, przejęcie piłki. Ruben Amorim. Bastian Schweinsteiger teraz. Szansa! Ależ broni! Trudno w to uwierzyć, ale to dopiero pierwsza jego udana interwencja. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Czy utrzyma się przy piłce? Eliseu. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Żardel. I zacznie Bayern Monachium od wrzutu z autu. A teraz przy piłce Schweinsteiger. Strata piłki. Ribery. Piłka wzdłuż linii bocznej. Szansa na dośrodkowanie. Mario Götze. Dobra wymiana podań. No, nie dał się zatrzymać ślizgiem. Ribery. Oddaje strzał. Czy to wykorzysta? Zdobywają bramkę. Ależ to jest popis umiejętności piłkarzy Bayernu Monachium. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję.
Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Oczekiwali wszyscy wysokiej wygranej, no i mają satysfakcję. Przeciwnik nie postawił zbyt wysoko poprzeczki. Dobrze, wbiega na wolne pole. Uderza! Brawo! Gol! Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Niestety stracił piłkę. No, czy to wykorzysta? Będzie strzelał? A jaka bramka! Mamy powtórkę kolejnej bramki Bayernu Monachium. Nie wiem, której z kolei. Przeciwnicy nie stanowią dla nich żadnego problemu. Wysokie prowadzenie Monachijczyków. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Bardzo jednostronne spotkanie. Jonas. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Sędzia gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul. Pytanie, jaka będzie decyzja arbitra? Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Ależ walczą o piłkę. Czy uderzenie w stronę bramki? Teraz. Ładnie teraz przeskoczył nad wykonującym ślisk rywalem. No, będzie gol? Jest bramkarz na posterunku. Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Pospieszył się z tym wyjściem, spalony. Przy piłce Schweinsteiger. Salvio. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. No jak widać, kontuzja okazała się nie być aż tak groźna, jak to wyglądało kilka minut wcześniej. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu.
To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko. Dziękujemy, do usłyszenia wkrótce. Żegnają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Stanowicz.